Siemanko wszystkim. W kolejnym odcineczku z Farm Together. Dziś zajmiemy się, tak jak tu widzicie, mamy halloweenowy odcineczek, już to od kilku dni trwa, w sumie dłuższego czasu, w sumie już się tam kończy nawet. Widzicie, tutaj mam misję. To dyni nazbierać. No to troszkę sobie posadziłem, więc będziemy zbierać te dynie. Zobaczymy, co wypadnie z tej misji. Ja widzę, że tu fajnie, bo tu idzie ekspa za te dynie. Idą diamenciki, to sobie diamencików nazbieramy. To znów będziemy coś mogli wykupić. Zobaczymy. Już mamy połowę. Może jest więcej misji, nie wiem, nie mam pojęcia, czy jest więcej misji, czy jest tylko ta jedna misja. Wtedy nie. Choć w sumie dobre by było, aby było więcej, nie? To by tak gdzieś zawsze było. Nie tylko jedna misja. Jeszcze 10. Dobra, weźmiemy tak. Dla was widzę, skoczyło jakieś 1000 dziennik zadań. 1000 dyni, o. Aha, i tu się odblokowuje, widzicie? 1, 2, 3. Będzie 1000. No to dobra. Tam ktoś tak wykonuje misję, a to jest taki event na ogromną ilość tych dyni. No to tam nam zostało chyba 4 dni do końca. Zobaczymy, no. Ja miałem chyba 500 coś posadzonego, to tego nie zrobię teraz. Więc na pewno spróbujemy to wykonać, ale czy się nam uda? Całe tego no nie wiem. Nie wiem, jak ktoś zrobił ten event, to niech powie, co się dostaje, co to są tam te obrazki. Co to się tam dostaje? Czy to jest jakaś nagroda, czy co to jest? Ja mam tu trochę wolnego pola, mam, więc próbujemy obsadzić wszystko, co mam tymi dyniami, żeby ich mieć jak najwięcej. Malutkie wolne pole, jakie mam, obsadzę dyniami. Więc myślę, że to nam zajmie, no może ze dwa nawet odcineczki. No bo jednak tutaj się paliwko, wszystko się kończy. O, tutaj mamy też. W sumie jak już jesteśmy tutaj, to ozbieramy również to. O, tu mamy 100 do misji. No to akurat też się wykona. Ale chodzi mi o to, że tutaj jest wolne pole, nie? To ozbieramy, będzie wolne pole, które można osadzić dyniami. Będziemy czyścić po kolei wszystkie pola, jakie mamy. O. W międzyczasie sobie też jakąś misję może wykonamy. Widać, że tam coś. Aha, to jest 1000 brokułów tylko. To, znaczy 100 brokułów, no to akurat ta misja będzie zrobiona elegancko. No to, o. Jeszcze jedna. To 10 migdałków, a to są chyba drzewa. To tam chyba drzewa są posadzone. To tam. Wydaje mi się, że tam będzie ten farmerek będzie ich tam sadził. No i jeżeli jesteśmy tutaj, o, tylko na jesień. Tutaj doszło coś nowego. Stodoła, ale to jest jakaś nowa stodoła. Większa pojemność magazynu, to znaczy się, że ta stodoła jest nowa. Czerwony silos. No więc się coś pozmieniało.
zerknę, czy te rzeczy się u mnie też pozmieniały, czy ja ich muszę sobie na nowo postawić. Tutaj aparat jakiś i tutaj jakaś droga, ale co ona... A, tu jest też. Aha, nowy taki teren i tutaj mostki. A, nad wodą można robić przejścia. No fajnie. No dobra, te dynie możemy tylko w jesień sadzić. My mamy zimę, czyli cały rok musimy czekać. No troszkę niefajnie, no ale przygotujemy sobie pola na sadzenie, że później tylko będziemy jechać i sadzić. Choć wątpię, aby nam ta jedna pora roku starczyła na obsadzenie tego. O, ładnie ten złoty pad. Ale tu już mamy 10 lewer. Ciekawe, czy dostajemy coś więcej kamieni. Nie, 30 expo. Chyba więcej expo dostajemy. Bo diamentów widzę, że nie dostajemy nic więcej. Szkoda. Szkoda, że nie przybywa diamencików. No wtedy nie. Fajne by było nawet, aby ten, nie? Jakby kto wykona tego questa, żeby dostały mu te dynie, bo fajne są te dynie, można sobie diamenciki łatwo nazbierać. Obsadzić pole i... Teraz nie mamy paliwka, dobra, to paliwko. I fajnie wyglądają, fajnie taki kolor mają. Dobra, tepniemy się tutaj. Tutaj też powinny być dynie. O, właśnie są. Tysiąc dyni, no. Tam są cztery obrazki, no to myślę, że jak jest tysiąc, to myślę, później będzie 10 tysięcy. I chyba 100 tysięcy, nie? Jak to, co tysiąc? Znaczy, ze setki zrobił się tysiąc, no to, że jedynka się będzie dodawać z przodu cały czas. Ale mogę się mylić. No nie mam pojęcia, nie widziałem, nie czytałem o tym evencie nic. Więc w sumie on jest już nawet kilkanaście dni jest, a ja dopiero... I tak weszłem na niego, żeby coś wam nagrać z niego. I dopiero zauważyłem, że jest ta misja. Tak już by było szybciej coś. Dobra, jedziemy z tym i jedziemy z tym koksem. To tak, do wszystkich oglądających, no... Kto jest nowy na kanale, to wiecie. Subskrypcja, dzwoneczek i będziecie dostawać powiadomienia. Dobra, tu mamy. Co wam mogę powiedzieć? Na pewno się zauważyli, że filmiki wychodzą z opóźnieniem i to nawet, no zobaczycie po tym halloweenowym, kiedy on wyjdzie. To zobaczycie, że jest duże opóźnienie. Tutaj miały nie być pola, ale na potrzeby halloweenowego zrobimy tutaj pole. Te są nawet takie nierówne te pola. Chodzi nam o ilość. No i co w związku z tym, że to tak nieregularnie? Powiem tak, w listopadzie postaramy się, żeby tak spróbujemy, bo mamy tych filmików trochę jest, żeby zdążyć to robić. No w listopadzie spróbujemy wydawać co drugi dzień, żeby po prostu nadgonić tą ilość filmików, które tam jest, żeby dojść do aktualnego. Potem wiadomo, no będzie zaś troszkę zwolnienie, bo nie będzie tych filmików tyle. Ale tak,
przynajmniej jeden miesiąc, żeby wychodziło to regularnie. I później może jakiegoś live'ika zrobimy z tej gry, to wtedy będziecie na bieżąco, nie będzie takiego przeskoku, że robię live'ika z czegoś, z czego wychodzi filmik na przykład za 2 tygodnie, nie? A tu wy na live'iku już to widzicie. Więc temu taki szybszy maraton, nie? Filmowy. Ale myślę, że się wam spodoba, tak filmików dużo. Dla tych, kto oglądają, no. O nie, kopaj mi tu. Tutaj mamy też ten. Ale obrobimy całe to tutaj. Myślę, że całe to tak zasieje, no nierówno to się na pewno sadzić wszystko. No ale liczy się ilość, a nie jak to jest zrobione, więc... Przełożymy całe, no później jak będziemy znów kiedy coś budować, no to się... Chwila, moment wyrównania. Mamy wykupioną akurat mapkę. Zastanawiam jeszcze, czy te normalne pola, które mam, na przykład pszenice, jakieś te, też tego wszystkiego nie przerobić na dynię teraz. Później wiadomo, no to jest chwila moment, nie? Tylko wystarczy odpowiednia pora roku zasiać tam. Ja tabliczki mam postawione, gdzie miało być, to więc to przywrócić będzie bezproblemowo. O. No, mamy tą wiosnę. Czekamy z niecierpliwością na tą jesień. O, widzicie, pracownik zbiera tam coś, jakieś plony tam daje nam. Czekamy, gdzie ta jesień? Dobra, to byśmy mieli. Aha, tu jeszcze, widzicie, tu jeszcze mamy. Się... Nawet tego nie zauważyłem. Chciałem powiedzieć, że mamy wyczyszczone wszystko. Tu mamy taki duży, duży kawał. Ja tak myślę, że powinienem mieć wszystkie misje wykonane. Zaraz sobie zerkniemy na misję. Bo wydaje mi się, że wszystko robiłem pod misję. Więc zaraz zerkniemy, co tam brakuje. Tu widzę, mamy 16 tych odznaczeń różowych, to szłoby zaś coś wykupić. A zabierzemy jeszcze i będzie trzeba zatankować. Musimy zatankować. Widzicie, już mi ta stacja nie tankuje do fulla, przedtem mi do fulla tankowała. Nie, to nie te owoce. Myślałem, że to są te owoce, które potrzebuję na misji, ale to nie są te. Dobra. No i tu mamy następne zbieranie. Zobaczymy sobie te misje właśnie, o których wspominałem. Aha, ta weszła nowa, to te migdałki to są nowe, ale tutaj...
A, kaczka. A, poru nie mamy. I owca. Jakaś tam kaczka, por i owiec, no to poru. Por. A, por na zimę, no to poru żeśmy mogli sadzić. Ale myślę, że ta kaczka powinna być. Zaraz sobie ją sprawdzimy. Chyba, że to jest ta biała, bo ta biała nie ma jajek, widzicie? I to może być ona. Jeżeli była zbierana, to może nie mieć. Jajek. Alberus, a co tu potrzebujemy? Alberus, no to dokładnie tą potrzebujemy. To mamy 9 minut, to damy jem jeść. Powinna się zrobić. Tutaj sobie znów te drzemiki pozbieramy i będzie znów. Owoce. Warzywa też możemy sprzedać, też będzie na diamenty. O, idziemy sprawdzić te stodoły, bo ja te stodoły mam, ale. Nie, czy te stodoły są. Magazyn zboża wynosi 560. 560. Zboża 550. To spadł o 1. Ale tu mi pokazuje, że on tu 100 wynosi. Aha, nie, o 10, dobra. No to znaczy się, że dobrze, tylko teraz i będzie 560, nie? 560, to pasuje. 60, abyśmy podnieśli ten. Czym jak go damy w inne miejsce? 560 mamy. To widocznie one się zapisały się, że to tak działa normalnie. To mamy te 560. To teraz tu jeszcze jakieś silosy czerwone jakieś doszły. Zerkniemy, czy to są te same co to, czy jakieś inne. Mamy czerwony silos, a tego normalnego silos. A mamy normalny silos. Dziesięć diamentów. 25 zboża, a tu daje 10 zboża. No to sobie zmienimy. Usuniemy te silosy. O, i patrzcie, i one zajmują tylko tyle miejsca. Ale już chcemy. Magazyn plus 100, a ten? Magazyn plus 80. To patrzcie, ten.
Ja tych silosów tutaj mogę postawić. Nie wiem, czy będę miał dojść dookoła tych silosów. Gdzie mogę przejść? Patrzcie. Ja tego mogę postawić. Tylko, że wiecie, no. To może ciągnie po kasie bardziej, bo tu te 5000 kasuje. Ale ile mamy już na magazynie? Na magazynie mamy... Nie mamy pszeniczkę, już mamy 1200. Patrzcie, jak się magazyny nam podskoczyły. Nie, to ja to przerabiam normalnie. Zaraz stawiamy te silosy wszędzie. Będziemy mieć normalnie magazyn, tak ogromny magazyn. I ile pszenicy się nam nazbiera? Mamy 100 na 4 silosach. No myślę, że tutaj wszystko wymienimy, to też, bo to nie ma sensu. Żebym miał takie, a damy sobie te. Ja nawet myślę, że przestawimy je później stąd. Tu była taka niby farma zrobiona, żeby te silosy się mogły pomieścić, bo one dużo miejsca zajmowały. A te będziemy gdzieś mogli stawić, nawet gdzie jest taka pojedyncza kostka. Gdzie nam zostają właśnie takie... No takie, wiecie, paski, na których nie idzie nic posadzić. A tu te silosy fajnie zmieścimy. Tam bez żadnego problemu. No dobra, myślę, że... Że tu mamy jeszcze, widzę, pole puste. Czekajcie. Że możemy tutaj to jeszcze obsadzić. I tam jeszcze też jest chyba całe puste. To więc równamy całe równamy, wszystko. No wiecie, no tym więcej dyni, tym lepiej, nie? Bo to jak tego potrzeba 1000, to na pewno jest lepsze. Oj, sorry, coś mnie dusi. No myślę, żeśmy już dużo porobili, że dzisiaj taki krótszy odcineczek, bo będę praktycznie będzie tylko... O ranie muszę przeczekać cały jeszcze ten. Całą tą porę roku, żeby to zakończyć. To myślę takich krótszy odcineczek. No. To do zobaczenia. Cześć wam.